Słuchajcie, tak jak obiecałem, posadziłem tą małą, smutną żabieniczkę, cztery takie najbardziej suche liścki, no taką, no najgorszą jaką miałem. Słuchajcie, ja postanowiłem, posadzimy tą tutaj, o, taką, zobaczcie, najbrzydszą, z suchymi liśćmi. Najgorszy krzak, po prostu taki malutki, maluteńki, byle jaki, o, oderwę go nawet, o, coś takiego. Taki drobiazg, taki zasuszony, wsadzimy na miejsce tamtej żabienicy i zobaczymy, co się będzie działo. I pokażę wam za jakiś czas, co też z niej się uda odhodować. Pokażę wam, zwłaszcza tym, którzy ode mnie brali tego typu roślinki, właśnie takie emersyjne, i mówili: ojeny, ale to nie ma korzonków, ale te listki jakieś takie dziwne, ojeny, co z tej roślinki będzie i tak dalej. A ja wam chcę za jakiś czas udowodnić, że z tych oto czterech suchych liści będzie piękna, ładna roślina. I na tę chwilę chcę tylko pokazać, że da radę. A czy ona tu zostanie, to zobaczymy za jakiś czas. No, na tę chwilę jej nie ma. Na tę chwilę akwarium prezentuje się inaczej. Będę wam po prostu co jakiś czas wrzucał filmiki i z tego właśnie, jaki jest postęp z tą rośliną. Tak, zobaczcie, wygląda ta żabienica po dokładnie 3 dniach od zasadzenia. Tam już są 3 nowe, maleńkie listeczki. 3 dni. Sadziłem, widzieliście sami, największego suchotnika, 4 tylko zwykłe takie liście, które zresztą widać tutaj, o. To jest dokładnie to. To jest takie najbardziej sucha, najbardziej normalnie taka, no powiedziałbym, martwa roślina, jaką mogłem znaleźć. Tak, moje ryby uwielbiają być kamerowane, dlatego wszystko zrobię, żeby wpłynąć przed kamerę. Jak nie gadam o nich, to mam nie gadać o niczym. Dobra, nieważne. A już zobaczcie, są 3 listki. Słuchajcie, 4. dzień, żabieniczka wygląda w ten sposób, ma takie 4 już ładne, maleńkie, czerwoniutkie listki i widzę, że rośnie kolejny. Te suchotniki, jak widzicie, no, one sobie uschną, zgniją, w zasadzie mógłbym bez nich wsadzić tę roślinę, ale chciałem wam pokazać, żebyście widzieli, że to na pewno jest ta roślinka sucha taka, którą wam pokazywałem. A teraz wam pokażę, co się dzieje, jak nie ma żabienicy w akwarium. Zobaczcie na te skalarki Rio Nanay. Oczywiście jak ja jestem przed całą szybą akwarium, tutaj wszystkie ryby będą nam przeszkadzać, ale one składają, słuchajcie, te Rio Nanaye ikrę na tym jednym maleńkim, cieniusieńkim listku od trawy. No akurat teraz to wszystko podpłynęło i te mają zamieszanie i nie składają, ale wierzcie mi, że one próbują zawsze na to złożyć, połowa tej ikry spada. Ta połowa, którą uda im się złożyć na ten listek, to ona jest od razu przez nie zjadana. No, pokaż, jak składasz ikrę. O, no zaczyna, zobaczcie, ona nawet nie trafia w tego liścia, ta samica, o. Dlatego właśnie trzeba mieć żabinicę w akwarium. A propos składania ikry. Zobaczcie tutaj. O, widzicie, jaka smaczna ikra. A składa ta wiesiowa pomarańczka z tym samcem koi. A tu zbrojnik odchował już swoje maluchy i wyszedł się podkarmić. I tyle o byłoby z ikry. No i teraz właśnie na żywo wam pokazałem, co się dzieje z ikrą. Dobra, zjadł wszystko, teraz sobie popłynie. Poczeka, aż one doskładają ikrę dalej. I nie będzie małych pomarańczek. Dobra, przycisnijmy jeszcze.
do tych nanajów, może się uda coś nagrać ładnego. Ale jak ja jestem przy przedniej szybie, to wszystkie ryby po prostu chcą być nagrane, ale nie wiem, czy wy też tak macie, że jak próbujecie nagrać jakąś rybę, to ona się zawsze schowa. Jak chcecie nagrać cokolwiek innego, to zawsze po prostu wszystkie ryby wypływają. O. Dobra. W każdym razie żabinica rośnie i po 4 dniach ma już 4 listki i całkiem ładnie już wystaje o nadżwirek. Co do korzonków w tej żabinicy, podejrzewam, że też są już podobnie ładne. Pokażę wam w tym małym akwarium z maluszkami. Tu również włożyłem tego samego czasie, że tą żabienicę. Zobaczcie, jakie tu są już korzenie. Te korzenie też mają 4 dni. Jedne włożyłem, po prostu tam posadziłem, a drugą tak luzem wrzuciłem do tego akwarium z maluchami. I zobaczcie, jakie tu są już korzonki po 4 dniach. I ta roślinka była znacznie ładniejsza, nie była taka sucha. Zresztą to widać po tych liściach. I tu zobaczcie, też już są pierwsze listki wodne. Dobra, ja ją tu zostawiam. Przyznam się, że zostawiłem tą tutaj taką ładną w razie, gdyby tamta jednak nie odbiła, co jednak nie wierzyłem, że nie odbije. No tu małe molinezje. No, także żabienica w akwarium. No musi być, może pomyślę, może gdzieś indziej ją postawię. Ale no widzicie, no przecież składanie ikry, o zobaczcie teraz jak ziarenka spadają, tylko ta składa. Nie trafia w ogóle w tę trawę i wszystkie ziarenka spadają i samiec na bieżąco je zjada. Oje, no nie, 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 no wszystkie muszą się teraz wepchać z kalary przed... O, teraz ładnie widać było, jak ziarenka spadały. A tu sobie samiczka patrzy. A tak wygląda żabnica po 5 dniach. Już z piątym liściem. Zobaczcie, jaka już jest ładna, duża. Już spokojnie odstaje od dna blisko no 3-4 cm. Także codziennie nowy listek. A poprzednie podwajają swoją wielkość. I dzień kolejny, słuchajcie, tym razem druga para Rionanajów postanowiła złożyć ikrę. Tym razem wybrała sobie liść od Mikrozorium. Jak widzicie, też niezbyt dobra miejscówka. Połowa ikry spada, nie mogą trafić. Jeszcze ten liść jest jeszcze tak w poziomie położony, że no, nie jest to najlepsze miejsce dla nich. No i ikra znowu została zmarnowana, połowa z niej nie została złożona. I w tym samym czasie tam z tyłu gdzieś schowana para kolejna na liściu, słuchajcie, od tej kryptokoryny karbowanej, tym razem w tak ekwilibrystycznym miejscu postanowiły złożyć ikrę. Też gdzieś tam z tyłu normalnie pewnie też by złożyły na żabienicy, a że jej nie ma, no to ryby pływają po całym akwarium, szukają jakichś dziwnych miejsc do składania tej ikry. Także ta żabienica, no raczej chyba będzie musiała być w tym akwarium. I kolejna para. Zobaczcie, że to jest samiec koi. I wczoraj składał sobie z samiczką, z tą pomarańczką wiesiową ikrę, a dzisiaj już przystąpił do kolejnego tarła, tym razem z inną samicą, z samicą Redback Guyana, tą Manukapuru. I także wybrały sobie liść od kryptokaryny karbowanej. No żabienica musi być w akwarium, jeżeli ma się skalary. Widzicie, to jest ulubione miejsce zbrojników. Tam spod tego korzenia wychodzą całymi stadami sobie na żer. I
Niestety zdarzyło się też tak, że wyrwały tą roślinkę, zanim zdarzyła się ukorzenić. I niestety te wszystkie korzonki, które miała, no chyba po prostu się połamały przy ponownym sadzeniu. Ale roślina sobie daje radę. Jak widać, nie ma zamiaru odpuścić. Wychodzi tam już kolejny listek. Także radzi sobie. Tak, zobaczcie, wygląda żabinica po 7 dniach. Tydzień po tym, jak jest już w żwirze, po przycince, wygląda dokładnie tak. Ma już listków młodych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli wychodzi, że codziennie wychodzi nowy listek. No i te następne już są coraz to większe, coraz to większe. Myślę, że roślina powoli zacznie się już ukorzeniać. Po tym, jak została wyrwana, to pewnie znowu będzie musiała nowe korzonki wypuścić. Ale myślę, że to już lada dzień powinno być spokojnie ukorzenione. I tak jak widzicie, albo nie widzicie, bo pan zbrojnik wam zasłoni. Ale tak jak widać, już odstaje te parę centymetrów od dna. Tak, słuchajcie, prezentuje się żabiniczka po 2 tygodniach. Minęło 2 tygodnie i wygląda tak. Ma już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nowych liści. Niestety przez ten czas dwukrotnie co najmniej była wyrwana. I za każdym razem no, to było, kiedy mnie nie było. Pływała sobie cały dzień. No i niestety trochę na tym ucierpiała. Te listki, z którymi włożyłem, to zobaczcie, już przegniły. Jeden odpadł całkiem, z tych dwóch jeszcze coś na zostało. Ten trzeci też już praktycznie zniknął. No to, że trochę popływała, no to trochę jej korzenie się znowu wykrzywiły w drugą stronę i ona po prostu no, ma problem. No niestety leży, znaczy rośnie w takim miejscu, gdzie tam no faktycznie te zbrojniki trochę tam pływają, wychodzą tam stamtąd na jedzenie tutaj. No i to jej nie służy. Tam mi ktoś pisał, żeby ją kamieniami obłożyć. Nie chcę, zaczekamy jeszcze chwilę, powinna się już ukorzenić, już chyba ponad tydzień już jest w tym miejscu, znaczy ponad, nie wiem, chyba 4 albo 5 dni, więc myślę, że już chyba się ukorzeniła i da radę. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda, nazwijmy to jej siostra, czyli taka sama żabienica, którą w tym samym czasie wyciągnąłem, tą włożyłem tutaj. A drugą, słuchajcie, włożyłem do akwarium pod spodem. I zobaczcie, jak wygląda ta. Różnica jest, jak widać, kolosalna. Roślinka jest dużo większa. Zobaczcie, jakie ma ładne tu liście, ale zobaczcie na te korzenie. Ona pływa cały czas w wodzie. A ma korzenie co najmniej 25 cm długości i jakie już ładne, duże liście, tak? No ta w akwarium powinna wyglądać dokładnie tak samo, albo nawet jeszcze lepiej. No przecież jakby tamta miała takie korzenie, to już by dawno siedziały w ziemi. A jakby siedziały w ziemi, to już by ciągły tyle substancji, że na pewno no na pewno wykształciłaby jeszcze większe listki. Ale to poczekamy chwila, moment. I powinny też urosnąć. Jak widzieliście w materiale, no jest potrzebna ta żabienica, jednak rybki sobie nie radzą bez niej, nie mają po prostu gdzie składać ikry, a tak to zawsze one tutaj sobie na tej roślinie składały tą ikrę. Zastanawiałem się jeszcze, żeby ją przesadzić w jakieś inne miejsce, może jak nie tutaj, gdzieś tu, żeby ona pomiędzy tymi korzeniami, ale to znowuż jak ona tu zarośnie, to tutaj nie będzie już w ogóle w wolnej przestrzeni między tymi badylami. A te teraz składają ikrę na tej podkładce i odganiają wszystkie inne rybki. No, widzicie, samiczka czyszczy, pokładełka mają powyciągane, o, i już samiczka testuje, zaraz będzie składać tą ikrę. A tu jak czeka kosiarka z samiczką kakadu. No i barwniaczki. O, barwniaczka teraz agresywna, bo ona już też od 2 dni wchodzi do kokosa, z samcem tańczą, więc też podejrzewam lada dzień coś złożą, więc no, pilnują tego swojego kwadrata. No i dobra, jak widzieliście, żabienica w akwarium jest potrzebna. Ta sobie jak najbardziej radzi, ja myślę, że ona już teraz już będzie tylko lepiej. Ma sporo światła, dorośnie sobie do ziemi, no i będzie śmigać, nie?
Akwarium na tę chwilę prezentuje się tak. Z 2 tygodnie po przycince już całkiem sporo porosło. No i dobra, do zobaczenia. Cześć.